Centrum Kulturalno-Artystyczne, najnowsza inwestycja w Sopocie. Jest to całkowicie prywatne centrum kulturalne. Good evening. It's my deepest pleasure to welcome. Culture has always been at the tail of the agenda of any meeting anywhere in the world, which is not supposed to be so. Chciałbym Państwu powiedzieć, że tak się składa, że kultura na ogół bywała centrum wszelkich dyskusji na wysokim poziomie, a tak nie powinno być. O tym, że kultura była tym, czym być powinna, czyli najbardziej niezbędnym jakimś takim środkiem pomocnym w życiu człowieka. I tego Państwu życzę. Pomyślałam o tym, że wykład inauguracyjny we Wrocławiu wygłosi Zygmunt Bauman i sięgnęłam po to, co on pisał ostatnio w swojej książce, powołując się na Teodora Adorno. Może ja tylko zacytuję to jedno i na tym zakończę. Kultura cierpi, gdy się ją planuje i nią zawiaduje. Jeśli się ją pozostawi samą sobie, wszystko, co kulturowe, może być jednak pozbawione efektu, a i samo jej istnienie stanąć może pod znakiem zapytania. Kończę zatem, że urzędnicy powinni się lepiej nauczyć jeszcze poszukiwania pieniędzy na kulturę, a jeszcze nie odwracać się do urzędników, bo to jest takie stare małżeństwo, które się kłóci, ale bez siebie istnieć nie może. I na tym chciałam zakończyć. Jak Państwo wiecie, hasłem głównym kongresu jest sztuka dla zmiany społecznej. To jest pewna myśl, która pojawia się właściwie we wszystkich naszych projektach, które realizujemy w czasie tych 6 miesięcy polskiej prezydencji. Kilkaset metrów dalej za nami jest biały wielki namiot, w którym się radują ministrowie europejscy, aby kultura stała się jednym z priorytetów w unijnym budżecie. Ona istnieje w perspektywie 2007-2013, natomiast nie była zapisana jako jeden z priorytetów w latach 2014-2020. I życzmy sobie i wszystkim w Europie, aby rzeczywiście stała się tym priorytetem po raz kolejny. Dziękuję bardzo. Zawsze mieliśmy odwagę, by nie tylko życzyć i sobie coś projektować, ale żeby zmieniać rzeczywistość. Postanowiliśmy przygotować się do Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu inaczej. A zatem zaprosiliśmy Państwa do Sopotu nie na takie standardowe panele dyskusyjne, ale na pewną rozmowę. Nasz program to jest proces, to jest zaproszenie do rozmowy i zaproszenie do wypracowania konkretnych rezultatów. W tej rozmowie zastanowimy się, co znaczy hasło więcej kultury, we are more. Czy to oznacza tylko więcej pieniędzy dla kultury? Czy to też oznacza więcej kultury, więcej demokracji? Więcej kultury, więcej współuczestnictwa obywateli i obywatelek? Więcej kultury, czy więcej współpracy pomiędzy tym, o czym mówiła pani prezydent Sopotu, czyli politykami, artystami, urzędnikami, biznesem. Nasze propozycje przedstawimy podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu i mamy nadzieję, że głos środowiska kultury wypracowany tu w Sopocie będzie uwzględniony w dalszych pracach nad budżetem 2014-2020. Zależy nam na tym, żeby zaangażować Państwa w dyskusję i debatę na temat przyszłości kultury w nowej perspektywie finansowej. Dlatego właśnie poprzestaniemy na panelach. Panele eksperckie zostaną następnie poprzedzone warsztatami, które będą możliwością do zadania pytań, mam nadzieję, że uzyskamy odpowiedzi, do wymiany spostrzeżeń, refleksji na temat dyskusji panelowych. Jak mamy lobować skutecznie na rzecz kultury, nie bojąc się używania słowa lobbying. Proszę Państwa, zachęcam do wspólnej pracy. Mam nadzieję, że spotkamy się na warsztatach jutro i pojutrze. Dziękuję pięknie. Kampania We Are More została zapoczątkowana w 2010 roku. Kampania ta została zainicjowana przez organizację Culture Action Europe, która ma swoją siedzibę w Brukseli.
Cecylii. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Myślę, że to, że w ogóle przybyliście tutaj, jest poświadczeniem tego, że rzeczywiście kultura jest ważna, że chcemy więcej kultury i że jest nas więcej. Can the arts contribute to shared space? Czy sztuka może się przyczynić do wspólnej przestrzeni? Or is this only an imagined function used to justify more public expenditure for the cultural sector? Are we lying? Czy też jest to tylko wyimaginowana funkcja, która ma za zadanie wyciągnięcie więcej pieniędzy na kulturę, czy po prostu kłamiemy? I would like to underline the necessity of culture. I tu chciałbym podkreślić konieczność kultury. Healthy food, clean water. Zdrowe jedzenie, czysta woda. Shelter, a home. Dom nad głową. Love, sex. Miłość i seks. Collective relations, community. Relacje społeczne, społeczeństwo. What is culture? Czym jest kultura? It is all of those things. Kultura jest właśnie tym wszystkim.